currently, you know, there is the phase one. Those projects are moving ahead. There's a significant volume in this. And then the second phase, which now recently was awarded, is also adding more volumes to the market. Huh? And then, most importantly, we have a framework around the next upcoming CFDs. This will be a CFD in 25, there will be a CFD in 27, and so on and so forth, which gives clarity on where to go with your project. So overall, I would say the Polish market has a certain clarity, which is super, super nice to see, and it makes it attractive also compared to other European markets. Energetyka wiatrowa zarówno na lądzie, ale także na morzu to najbardziej sprawna, najbardziej również tania energetyka odnawialna. Najbardziej sprawna w kontekście capacity factor, czyli czasu pracy, możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Na chociażby Bałtyku mamy doskonałe warunki wietrzne, co powoduje, że zdecydowaliśmy się w ustawie o odnawialnych źródłach energii zwiększyć nasze ambicje w zakresie przyłączenia mocy odnawialnych źródeł w morskich farmach wiatrowych aż do 18 gigawatów. Nowa koncepcja PEP 2040, która zakłada 18 gigawatów morskiej energetyki wiatrowej, jest jak najbardziej do zrealizowania przez sektor, przez spółki Skarbu Państwa, przy współpracy z inwestorami międzynarodowymi. Wyzwaniami pierwszej fazy morskiej energetyki wiatrowej z pewnością jest stabilny łańcuch dostaw, są czynniki makroekonomiczne i infrastruktura portowa. Budowanie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce opiera się w oparciu o dobre wzorce z Europy Zachodniej, w szczególności modelu brytyjskiego, gdzie ustawa offshore'owa została przygotowana w oparciu o model brytyjski, w szczególności kontrakty różnicowe. A także umowa sektorowa, która została zawarta w Polsce. Jest to druga umowa w Europie, która została zawarta, żeby sprawnie organizować rozwój offshore. Rozwój OZE w Polsce, a w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, musi opierać się na współpracy między firmami polskimi, podmiotami polskimi i podmiotami zagranicznymi, taka żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać know-how, doświadczenie partnerów zagranicznych, finanse partnerów zagranicznych, kompetencje polskich firm i dostęp do rynku. Przede wszystkim najważniejsze są cele, ambitne cele dla energetyki wiatrowej zarówno na morzu, jak i na lądzie i infrastruktura niezbędna, aby te cele zrealizować. Jeżeli nie będzie stabilnej podaży nowych projektów, firmy takie jak Vestas, ale również nasi inwestorzy czy nasi poddostawcy będą się obawiały inwestowania środków na niepewnym rynku. Także nowy stream projektów i infrastruktura niezbędna do ich zrealizowania. To jest niezbędne, aby móc realizować nowe inwestycje, takie jak fabryka turbin wiatrowych. Budujemy nasz łańcuch dostaw w Polsce. Mamy również ambitne plany co do offshore'u. Chcemy, aby nasza technologia była konkurencyjną i chętnie wybieraną przez inwestorów w Polsce. Podmiot państwowy odpowiedzialny za transformację też energetyczną, a w dużej mierze za dostarczanie naszym klientom energii zielonej. I to ta część biznesu związana właśnie z offshore'em jest dosyć istotnym elementem tej transformacji, za które odpowiadamy. Chcemy się po prostu wywiązać i przygotować takie rozwiązania, tak harmonogramy realizacji prac, aby zapewnić ciągłość, stabilność i bezpieczeństwo realizacji tych projektów. Wolumen pozyskanych nowych decyzji istniejących to jest 7,3 gigawata, jest to bardzo duża skala, w związku z powyższym też przygotowanie właściwej chronologii działań jest tutaj niezmiernie ważne, tak żeby te na koniec dnia projekty były realizowane w zaokładanych terminach i też budżetach. Podpisane przed chwilą porozumienie o współpracy jest dla nas bardzo ważne, dlatego że zacieśniamy współpracę z PSEW-em, a mianowicie jest to dla nas bardzo dobry kanał informacyjny o przedsiębiorcach, którzy współpracują na rzecz polskiej energetyki wiatrowej, zarówno onshore'owej, jak i offshore'owej. No i te kontakty ułatwiają nam w szczególności przesyłanie studentów na praktyki. Potencjał polskiej morskiej energetyki wiatrowej jest bardzo istotnym teraz uzupełnieniem dla onshore'owej energetyki wiatrowej. Jest to obszar, którego my jeszcze obecnie nie eksploatowaliśmy. Cały świat go eksploatuje. Jest to czysta energia, posadowiona w bardzo wygodnym miejscu do eksploracji. Mam nadzieję, że rozwiniemy ją tak, jak rozwinęła sobie Europa Zachodnia i udział tej energetyki będzie znaczący w naszym miksie energetycznym.